Cześć wszystkim! Znowu pomyślałem. Dalszy ciąg. Błąkamy się po okolicy i patrzymy, co da się tu zrobić. Wszystkie znaczniki są na południu, dlatego pójdziemy na północ. I zobaczymy, czy jest tu coś ciekawego. Ocal gnomy, dostarcz głowę Nerego i kuźnia Adamantyny. Ora, na pewno zanim zaczniemy się tutaj rozbijać z ludźmi, to zobaczymy, jakie mamy opcje. No, dużo mają kurz. Oj, to był spaśniały grzyb. Kapelusz, całkiem fajny. Jeden. Nie musi być taka zła opcja. Dobra, wezmę sobie. I know this design. Shah's faithful wield crossbows like these. Ciekawe. Coś do powiedzenia na ten temat? Improved. Did you want something? Nie. Właśnie, była jakaś mowa o wyznawcach Shar. Ciekawe, czy ten Nar, ten gość, którego mamy zabić. Nar? Nere. Czy on jest wyznawcą Shar? Bla bla bla. Złota za darmo leży. Nie potrzebuję żadnej uwagi teraz. Sorry, ja to chciałem. Zejście też na dół. Jestem dosyć... Dobra, później się tym zajmę. Zejście na dół. Mapa mówi niezbyt pewne rzeczy. Dobra, zejdźmy tutaj na szybko. Zobaczymy, może będzie coś do wykopania albo coś na dęseń. Myślałem, że to coś brzęczy w grze. Widzicie tutaj coś? Bo ja nie. Chcę spróbować przeskoczyć. What's inside? Step carefully. There's a trap. Easy. Right tool will do the trick. Easy. Prawdziwy roziskrzony iskrowy mur. Aura błyskawic. Zużyj 3 ładunków błyskawic, aby wywołać elektryczną eksplozję, która porazi przeciwników w pobliżu. Okej, ale... Ty nie masz żadnych ładunków błyskawic na sobie. Więc to będzie raczej na sprzedaż. Need to find a way forward. Okay.
Halo, koledzy, idziecie? Zapraszam. Nie wstydźcie się. Czasami potrzebują jawnego zaproszenia. Dobra, coś jeszcze więcej tutaj chyba nie. Dobra, to idźmy teraz w tym kierunku, tam jest północ. Świeca, zniszczona zbroja mrocznego sędziego. Choć metal tej zbroi poczerniał, skórzane elementy popękały pod wpływem czasu, czarny blask symbolu szar wciąż lśni na napierśniku. Nic nam to nie daje. To odłożę, ten pancerz nie jest nam potrzebny. Dużo więcej ich jest. Jeśli spojrzysz na te skeletony, zrozumiesz, że są wszyscy ubrani w tę samą ciemną armę. Dark Justicia uniformy. To były Shar-worshippers. Tak samo jak ja. Wygląda na to, że już nie są. Cokolwiek ich zabiło, zrobiło sobie wroga z potężnej bogini. Still, if whatever managed to murder a group of Sharans is still around, we had better watch our step. Te szkielety nie wyglądają na świeże. Dziennik Mrocznego Sędziego. Cykl 40. Wiem, że wstęp do komnat Inkwizytora jest zabroniony, ale nie mogłem się oprzeć, czyż mistrz Kateryk nie nakazał mi używać wszelkich dostępnych środków, aby pokonać rywali Shar? Poza tym, skoro Sybil chciała zachować ten amulet w tajemnicy, to powinna była go lepiej ukryć. Cykl 42. Amulet dał mi jakąś moc, energię dotychczas mi nieznaną. Nigdy nie czułem takiej siły i takiej radości. Ledwie jestem w stanie powstrzymać się od uśmiechu, który innym niezbyt się podoba. Cykl 5. Ja mo ha 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 chyba bym. Cykl 45. To już koniec. Dzięki niech będą mrocznej damie. Sybil zerwała mu z mojej szyi i wyrzuciła go do lawy po tym, jak znalazła mnie z kręcającego się ze śmiechu. Szaleństwo przeminęło, aczkolwiek nie wiem jeszcze, jaka czeka mnie pokuta. Sybil zazwyczaj nie ma litości dla złodziei. Bo mamy zbroję mrocznego sędziego. Odpowiedź pieśniarki nocy. Gdy postać nosząca jest ukryta w cieniu, zadaje 1 do 4 obrażeń nekrotycznych napastnikom, którzy trafią jej atakiem wręcz. Czy to jest lepsze od twojej obecnej zbroi? W żadnym wypadku. Ale weź. Żeby mogli sprzedać. Something good here. I hope. Have to keep going. Dobra. Staliśmy jakieś zadanie. Przeczytaliśmy dziennik mrocznego sędziego. Wspomniał o amulecie o wielkiej mocy, który sprawił, że noszący śmiał się. Został on wrzucony do lawy. Gdzieś na dole się pojawiło. Okej. Zobaczmy, co jeszcze tutaj znajdziemy. You! Grab a cane and whip these droogning beasts into shape. That rubble needs clearing, and my patience is hanging on by an arse whisker. Hmm.
Czyli zignorować ten ton można, nie mają oni wrażenie, że prosisz o pomoc. And it sounds like your ass wants for a lashing. The way you talk out of it. Something spooks the dumb shits. So stop your jawing and get to working. Zostaw to mnie, już ja im pokażę. Tym podziemnym narodom, kto tu rządzi. Go on then, light a fire under the buggers. Może wystarczy z nimi pogadać? No more! No more pain, no more work! All must die! Nie hamujcie swojego gniewu, pomścijcie swój ból. Okej. Oddychaj, skup się. Jeśli zaatakujesz, pasterze zabiją całe stado. A wszystko dajmy. Gdybym nie dał wskazówek, to byśmy przegrali. All right. We will work. We will do as we're told. We will clear the way. Już? Just you wait for what happens next. Druk, yes! Not enough caning for my tastes, but you got the job done. I almost feel bad about this. Pomagam ci, a ty chcesz mnie zabić? There's an adamantine forge back there, Jarg. And I'm not the sharing type. They have lost it. Put them down! Teraz żałuję, że ich nie zabiłem. Okej, okay, może rofy nam pomogą. Najpierw... Will, jesteś później się... ruszasz. Okej, jestem w zwarciu, więc nie mogę od niego uciec, tak po prostu. Czy mogę zrobić... Tak. Dobra. Chodzi mi tylko o to, żeby ich odrzucić. A teraz uciec, gdzie pieprz rośnie. Dobra. Odrzucę ich. Dobra. Lepiej. Z jakiegoś powodu, kiedy... To już drugi raz się dzieje, kiedy wrzucam przeciwnika do przepaści, to muzyka się postanowiła zmienić. Dobra. Miałem nadzieję, że spadnie. W tym razie przydałaby się wcześniej, żebym go przeklął. Tak to trudno. Ty jesteś nowicjuszką. Co to oznacza? Nie wiem. Spróbujmy was przestraszyć. Dobra. Też masz dodatkowy atak, więc dobrze, że tego nie zrobisz. Masz najlepszą zręczność i siłę. W świetle słonecznym istota ma utrudnienie w testach ataku i percepcji. Światło jest akcją, więc tego już nie zrobimy. Dobra, zaklinijmy cię na zręczność. Duża szansa, że będziesz atakował przy pomocy zręczności. Podejdź tutaj. Dobra, na razie
Nie mam nic więcej do zrobienia. Okej. Okay. Zdecydowanie jesteś łowcą. Piekielna reprymenda? Czemu mnie? Dobra. Możemy użyć po raz pierwszy tego kolorowego rozpustu. Dobra. On przeszkodzi na przyszłość. Dobra. Nie wiem, kto teraz stanowi większe zagrożenie. Ten, który jest zgrozowany? Nie, chyba ten, który jest... Kolorowy rozprysk. A, to jest utrudnienie, tylko to nie przeszkodzi. Dobra. Skupmy się na nim. O, kolego, prosisz się. Aż się prosisz. Może miał jakieś fajne przedmioty. Ale cóż. Takich ten nie można odpuścić. Dobra, ułatwienie za kolorowy rozprysk. Czy to też daje się ułatwienie? No to go pacni. Koncentracja przerwana, świetnie. Też do niego podejdź. Dobra, dobijmy gościa. Jeszcze byczek nam pomoże. Dobra. Nie ma już co kombinować. Sorry za to. We'll wait until it's safe. Złoto. Jakiś. Nic ważnego. Dobra. Ciekawe, czy to, co mówili o adamantium, było prawdą. Bryła adamantyny. Hunk of metal with shiny flecks. Hardly a collector's item. Okej. Maska diabelskiego oszustwa. American, if I recall correctly. Hell's foot soap. I've never seen anything like it. Jeżeli damy to posępne serce, nie mamy do kolejnego testu. Okej, okay. Wygląda na to, że jest coś warta. Czy że tutaj może być ktoś silny? Czy takie było? Czy taki był przekaz? Nie rozumiem. W każdym razie wygląda na to, że gdzieś idziemy. Zobaczmy, gdzie nas oczy będą niosły. Zapisujmy często, skoro gra stara się nas przestraszyć. Kula widzenia w ciemności.
Something's off. Pure shadow. Around me. Inside me. Okay. Możesz to rozbroić. ST-10 powinno być problemu. Dobra. Zwój niewidzialności. To są jakieś dźwignie. Ech. Znowu gra będzie wymagała ode mnie jakieś. Łamigłówek. Złoto. Pęk, kadzideł, kadzidło, kadzidełko, kadzielnica. Mam nadzieję, że nie będę tego potrzebował. Na razie tutaj to zostawię. Kolejna. To było coś warte. To już ma 15. Cała masa po... Kurczę, nie... Mogą się skończyć te zestawy do rozbrajania. Możliwe, że nie miałem ich aż tak dużo. Jeszcze 7 zostało, okej. Okay. Dwie dźwignie. Forma na miecz długi. Dobra, zapiszmy grę i zobaczmy, co te dźwignie robią. Okej. Będziemy musieli się tutaj rozdzielić. Tędy idziemy w stronę tej całej kuźni, która by nas interesowała. Dobra? Drużyno, zostańcie tutaj. Forma na miecz długi. A steel mold used in forges to cast armor and weapons. Will, możesz to przejąć? To jest dosyć ciężkie. Dobra. Let's get going. Czy coś jeszcze tutaj mamy? Mamy całkiem dużo rzeczy. W sumie nie wiem, czy mi się chce teraz iść do tej kuźni całej. Defender of the people. Never a dull moment. Zobaczmy może najpierw, co z tym Nerem możemy załatwić. Później się zajmę poszukiwaniem tej kuźni.
Dobra, oni chyba są w tym kierunku. Reinforcements, huh? Let's see how long you last. Bardzo mili ludzie. Seluna did call forth the moon and the stars. Shah cloaked them in shadow to cover our scars. What's up for discussion? Seen her run with a barrel under her arm. Just a small one. But enough to blow the drow out. Someone should grab it. Slaves are never gonna manage with pickaxes. Can't go chasing maybes. The sergeants are ticket in. Oh, would you look at that, Kerr? Someone's having a listen. A shiver runs through you. Your mind is awash with ancient resentments. True soul, no less. What do you think, Kerr? Should we take Nir's debt off him? Nie bądź śmieszny. Nie znoszę tych kultystów. Momencik. Dobra, nie bądź śmieszny, nie znoszę tych kultystów. Yeah, you got that twat soul stench. If I didn't know better, I'd say a mind flayer shat a worm in your brain. Should split your head open and poke around in there if you lot don't pay up. Uważaj, co gadasz, kolego. Ostatnio goblin, który próbował coś takiego na nas zrobić, skończył całą noc mi buty. Słyszałem waszą rozmowę. Muszę wydostać Nerego, a wy macie trop. I ain't parleying with more twat souls. Just want my coin. Your blade ready, Kerr. Drop it, Brithvar. You chop this one, and Nia won't pay a damn copper. Fine. Spill what you want, true soul, before I choke on your stench. Adur, to jakiś absurd. Mam tyle wspólnego z najwierniejszym i co ty? The shiver returns. This time it's colder, sharper. The stench don't lie. You're one of them. Możemy rzucić czar wykrycia myśli. Bo to wziąłem, ale póki co wydaje się, że niepotrzebne. Byłem najwierniejszym. Kultyści mnie okłamali. Teraz szukam zemsty. Oczywiście wszystkie bonusy. Revenge, eh? In that case, I got a proposal. Want to earn some gold? To zależy. Czego ci potrzeba? Thryn's after the absolute glory. That's why she's got those slaves digging for Nir. But we ain't need glory. Just coin. And Nir's got plenty. Help Thryn free Nir. Then you and my chums grind him up. Whatever the spoils, we'll drop you a fat cut. You in? W porządku, chcę dostać połowę łupu. Przekonanie krasnoluda, żeby podzielił się połową złota, ma stopień trudności tylko 10. Niespotykane. Half. You drugnin. Fine. Half it is. But first, we need to take care of something. You've seen that weird orb floating about? Knife it. And don't get caught. The cult watches through it. And we can't risk more twat souls showing up. You still standing about? Get on it. Zapytałem o trop, wciąż mi nie odpowiedzieliście. Some days back a slave gnome bolted with smoke powder. Handy stuff. Her crew know more than they're letting on. See if you can get him to talk. Now move. You're hogging my air. Shah,
those Nier out of there. What then? Then I'll stick Nier up, down, and sideways till he's more. Defender of the people. We take his gold. Well, I got more. Dobra, ciekawe jak to najlepiej byłoby je załatwić. Próbujmy zadźgać je Willem i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Your murderous actions have given this guard the perfect excuse to eviscerate you. Any last words? Okej. Śmieszne, że on dopiero co zlecił nam za pozbycie się tego oka. Spróbujemy rozwalić czarem może. Już pojedynczym uderzeniem. Ups. Nie to. Nadal się patrzy na nas. Murderous actions have given this guard the perfect excuse to eviscerate you. No, ale przecież wykazaliście mi zniszczyć to oko. Czy na tych rękach widzisz krew? Jestem tylko niewinnym świadkiem. Bardowska inspiracja. Z jakiegoś powodu przyjaźń nie zadziała. The guard is impassive. Your little speech was unconvincing. Zobaczmy jeszcze raz. Oślep absolut. Dyskretnie pozbyć się oka. Pride of the gate. Silence is gone. Okej. Co jeżeli odejdziemy jakiś kawałek, na przykład tutaj? Tutaj nadal nas widzą. O, wygląda na to, jakby podążało za nami. Ciekawe. Dobra, momencik. Na razie nikogo nie ma. Murderous actions have given this guard the perfect excuse to eviscerate you. Any last words? To była samoobrona, zostałem zaatakowany. Dobra. Myślałem, że tutaj mnie nikt nie zobaczy. Ale dobra, jeżeli to oko podąża za nami, to może powoli jesteśmy w stanie je zaciągnąć w bardziej ustronne miejsce. All's well that ends. Human. Oh, not as bad as it could have. A god. Moving ahead. Z jakiegoś powodu za nami podąża. Dobra, pytanie, czy tutaj nas nikt nie widzi? Lost in thought. Jeszcze raz? Nikt nas nie widział? Chyba.
Dobra, spróbujmy zrobić to w trybie turowym. The pride of the gate. Directly. Dobra. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Never wanted the easy path. Dead or alive, we ain't get up. About to force feed him some of that shit he stirred up. Coś macie więcej do powiedzenia? The ice clobbered. Good work. Time to bust Nier out and shred him. Czy niby udało nam się zdobyć materiał wybuchowy? O niczym takim nie wiem. Dobra, ale mamy już jeszcze też te gnomy. Zobaczmy co, o co z nimi chodzi. Czy to są one? Chyba tak, to chyba ich mamy wyprowadzić stąd. Kolejny kopiec. Friends in a right ball, like that rubber ain't budging, no matter how hard she whips them gnomes. Nira's gonna be pissed. What you want, anyway? Here to yap or looking to buy? Dry land means fresh stock. Pokaż mi swoje towary. Miecz dwuręczny Jorgala. Plus jeden. Tak głowicą, rozprucie, rąbnięcie, szturm generalny. Dobra, nie wiem, czy to ma coś specjalnego. Łuk Banshee. Plus jeden. Prożąca krew w żyłach dźwięk. Przy trafieniu możesz wywołać przerażenie celu. Otrzymuje premię plus 1 do 4 do ataku przeciwko przerażonym. Otrzymujesz premię do ataku przeciwko przerażonym istotom i zadawanym im obrażeń. Wolę moje ładunki błyskawic. Lśniący czesz kołup. Lekki młot. Plus 1. Plus obrażenia ze światłości. Nie jest lepsze od tego, co mamy. Znaczy obrażenia są lepsze, bo ma plus 1k4 od światłości. Ale blask fairy jest bardzo fajny. Maczuga plus 1. Kiedy twój atak kończy się chybieniem, zadajesz 7 obrażeń obuchowych. Poza tym nie masz nic ciekawego. Dobra, sprzedajmy mu to. Cyk, cyk. To też cyk. Come back anytime. I'll be here, enjoying the show. Didn't you hear? Do I need to rip the extra flesh off your ears? Faster! Sierżant Trin. What now? Widzę, że jesteś boso. Zabrałem te buty gnomce, która próbowała uciec. Czy to nie twoje? Never thought I'd see these back. Nasty sneak gave even Gek the slip. Crafty little shits, these ones. You need a stiff cane to keep them in line. Here then. His bounty's yours. Now move! I've got no time for- The parasite stirs, but it's a mere tickle. You hear no thoughts or memories. Just an echo of scars that never healed. A true soul, eh? Useless wreck of a lookout could have told me. Glad you're here to take responsibility. Tunnels collapsed. Trapped true soul near. He's stuck in there with poisoned geezers. We don't get him out soon. It's both our heads.
Not the head we'd like to see roll, unfortunately. Jak Nere znalazł się w pułapce? Place is older than bone dust. Previous tenants left a trap. Dropped a shit ton of metal once we dug a ways in. Get near out and you'll have the Absolute's blessing. No doubting that. Cóż, jeżeli chcemy dostarczyć jego głowę, to musimy go wydostać, więc... Czyszczenie tego gruzowiska to nie lada zadanie, masz jakiś pomysł? Not a one. Unless you count tacking Aboleth fangs to my whipping cane. Mam trochę prochu dymnego. Powinien pomóc. That's so. Set it near the rubble and ignite it. That'll blow the drow out. Dobra, co? Zbroja niezwyciężonego Kushiego. Kontra Kushiego. Gdy postać nosząca tę zbroję zużywa cierpliwej obrony, istota wykonana przez niego niechybiony atak wręcz. Postać może użyć reakcji, wykonać atak bez broni przeciwko napastnikowi. Poza tym, co to jest? To jest lekka zbroja? To jest odzienie. Brzmi jak coś dla mnicha. Nie wiem, czy mamy coś takiego. Cierpliwa. Dobra, krzepiąca obrączka. Przestrzeń osobista. Po depchnięciu przeciwnika użytkownik dostaje plus 1 do klasy pancerza do następnego góry. Dwie bezużyteczne rzeczy. Weźmy pierścień, bo mniej waży. Ciekawe, czy to jest dowolne odepchnięcie. Czy tylko z tutaj z odepchnięcia tutaj. Spróbujemy, zobaczymy. Dobra. Mamy przy sobie jakikolwiek proch? Nie pamiętam, żebyśmy mieli przy sobie beczkę z prochem czy coś. See near the rubble, a fragmented voice clutches at your mind. A true soul. True soul. Finally, you must clear rubble, billing poison. O, wyglądało to, że to były moje buty, które jej oddałem z powrotem. Jesteś Nere? Co tu się stało? Expedition. Passage trapped. Gnomes useless. Don't trust Burks. Get me out. View through Nere's eyes is a blur. You only make out a bit of rubble. And few moving figures. Spróbuj się skupić. Co jeszcze widzisz? The blur resolves into an image. Two gnomes feverishly removing debris. While two others lie dead at Nere's feet. Their flesh scorched by powerful magic. You sense Nier's frustration, tinged with rage, as the connection fades. Dobra, weźmy jakieś buty z powrotem. Na przykład te. Ją pewnie prędzej czy później zabijemy, więc możliwe, że odbierzemy te buty. Już nawet nie pamiętam, co robiły. Dobra. Możemy tutaj coś zrobić? Tak, mówiliśmy o jakimś prochu, ale nie mamy żadnego prochu. O! Oszpecony posąg Szar. Looks like someone's not a fan of Shar. Smear the absolute symbol all over her. Ale tak na serio, mamy jakąkolwiek beczkę z prochem? Wygląda mi na to, że nie.
Mamy bomby. Dobra, pogadajmy jeszcze z goblinami. Podsłuchaj rozmowę. Smoke powder. Philomene's gone, and if she's smart, she won't be coming back. Tell the sergeant where she went. Beltron's still trapped with that maniac near. Forget the smoke powder. They'd kill Phil on the spot. I won't let you do it. Posłuchajcie, mogę wam pomóc. Wydawajcie przerażonych albo wzbudzicie podejrzenia. Praise Ironhand. Lurida, our prayers are answered, sir. Our friends are trapped in the cave-in, and I know a way to get them out. Bug, please. Trusolnir will... You know what he'll do. Najwierniejszego zostawcie mnie, a teraz mówcie, co wiecie. Lankbug, don't! I've got no choice, Lurida. We have to chance it. A few days back, there was a scene. Our friend Philomene, she's a sapper, set off a blast and ran off. We set a spot for hiding if someone found trouble. I'll mark your map. If Philomene made it, you'll find her there. She'll have the stuff to blow that tunnel wide open and get Beltron and the rest out. Zrobię co w mojej mocy. Please, please don't hurt my Phil. I beg you. Hurry! Our people won't last in that cave-in forever. Yeah. Cały czas mówimy, że mamy jakiś proch. Naprawdę nie wiem, o co chodzi. Mam jakąś beczkę prochu przy sobie? Nie. Nie wiem. Dobra. W tym razie... Tam jest kryjówka. Pójdziemy do niej. Musimy znaleźć drogę, tak? Koło portu, dobra. Don't like strangers here. Yeah, widzę. But Absolute must have took you in. Kto wywiesił te truchła drołów? Me? Who else? My spiders sussed them out of hiding. Then Nier taught them a thing or two, and I let them fly. Kto się wzięły tu te drowy? Caught them sniffing around. Easy marks. Had the stench of the toplands. Hung them here as a warning. Ain't no one drugs with clan Flameshade. Dobra, z tego co pamiętam, chyba Dwargarowie i drowy nie za bardzo się lubią. I speak true, brothers. You know it in your hearts. You know it in your very souls. We need no Lolth. No Spider Queen. Father Myrmoth is the head of Clan Lur. He hatched us, raised us, feeds us. What care we for his business here? He keeps us small, keeps us contained. We should be with the Spider Queen, revered, adored. Przypomnij sobie, co wiesz na temat Pajęczej Królowej. You've read that harming spiders is illegal among Lolth's faithful.
and often punishable by death. Father Murmuth is our past. Lolth is our future. Murmuth? Ten sam, który wiecznie narzeka na swoje bezużyteczne, ohydne pająki? Myślałem, że zawalimy to. Useless? Hideous? Xanta, is it so? You see? Father Murmuth's time has passed. Come, brothers. Follow me into Lolth's hairy embrace. Her embrace? We're ready. We follow. Yes. Now, brothers, our new dawn awaits. No Murmuth. Pewno Murmuth nie będzie tym zadowolony. Nie będzie miał powodów, kiedy w końcu zaczniemy ich mordować. Znaczy mniej będzie miał przyjaciół czy pomocy, kiedy w końcu zaczniemy ich mordować, tym lepiej. Dobra. To jest ciekawe miejsce. Co tu się dzieje? Unless you're here to kick some stiffs lakeside, I suggest you bugger off. Mam nadzieję, że najpierw ich przeszukacie. You gotta be kidding. These trash don't have nothing on them but rocks. Rocks. Percepcja, przyjrzyj się trupom. You spot a shiny trinket on one of the corpses. Możemy zwinne dłonie albo oszustwo. Zwinne dłonie. Stopień trudności 20. To może się nie udać. A jednak. A na pewno tego nie zauważył. Quit sniffing around. You're starting to get on my nerves. Nerves. Fetysz kaldrona gładkorękiego. Niewidzialność. Ciekawe. Dobra, to już zużyliśmy. Trzymaj Gale to. Domyślam się, że nie chcę, żebym szperał przy pozostałych. Kuchnia. Zamknięte. Dobra, nieważne. Dobre zapasy. I też. Dobra, zobaczmy jeszcze, co tutaj gadają. Skopiduł. It's stick pick, you piss pot. Another stick shit. Srakoduł, jeszcze jedna kolejka. You flirt. I jump to it. Or it's up to the lift, straight to the shadows. Damned slavers. Just the sight of them turns my stomach. True soul, yeah? Tell the sergeant we won't move a pebble. Waszyniec jest arcy zabawny. Gdzie mogę takiego dostać? You just take one. They're swarming the place. They'll squirm a bit. Maybe give you some lip. All it takes is a stiff crop to get them in line. Some thoughts aren't meant to be said aloud. That was one of them. Oh well.
Next time your mind sinks that low, keep things to yourself. Nie podoba mi się twój ton. And I don't like pig shit, but damned if your mouth ain't spewing it. You want respect? Let your absolute pay for it. Till then, bugger off. Hey, stick shit, where's my drink? Coming right up, piss pot. Stick shit talks like smug and he wrecked that shroom village. And then shagged it. Here's to smug, nasty prick. Yeah. Piss off. Jestem po twojej stronie. My side? I heard the piss pot. You're a true soul. Same as Nier. So like I said, piss off. Nic nie rozumiesz. Tulla przysyła mnie z pomocą. Tulla was mad as a rutting badger, but she weren't a friend of any true soul. What about piss off, do you? Hold on. You aren't just talking shit, are you? Then shh. Keep it low. Don't let them hear you. Now, why in the hottest hells would a true soul be helping me? W tym rzecz, tak naprawdę nie jestem najwierniejszym. Fine. Let's say I believe you. You want to kill these peckers? I'm not complaining. But you better finish the job. Because I'll be the one to suffer if you don't. Ain't you hearing me, prickhole? Piss off to every last hell. Yeah. Dobra. To taka sytuacja. Sporo jest tutaj drogów. Oczywiście nie chcemy ich atakować wszystkich na raz. Pójdziemy do tej kryjówki gnomów. Zobaczymy, co uda nam się ustalić. I co potem będzie dało się zrobić z Nerem. Idealnie to by było, jakby się tam udusił czy coś. Czy zginął podczas próby uwolnienia czy coś. Nie wiem, zobaczymy. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.